Szanowni Państwo, przechodzimy do analizy głównej i największej części Księgi Objawienia. To jest rozdziały od 6 do 19. Rozdział 6 jest ważnym punktem w postępowym objawieniu wydarzeń końca tego świata. W rozdziale 5 apostoł Jan widział zapieczętowany 7 pieczęciami zwój w ręku Boga Ojca. Ten zwój został przekazany do Baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który okazał się jedynym godnym do odebrania tego zwoju. Teraz Jezus zaczyna łamać pieczęcie i stopniowo otwierać ten zwój, zawierający sądy Boga nad ludzkością. W rozdziałach od 6 do 19 czytamy o wydarzeniach, jakie muszą się stać w okresie czasu, który Jezus nazwał wielkim uciskiem. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 21 werset. Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nigdy nie będzie. Zrozumienie tych monumentalnych wydarzeń w dużej mierze zależy od właściwego zrozumienia wcześniejszych proroctw biblijnych, takich jak proroctwa Ezechiela, a w szczególności proroctwo Daniela o 70 tygodniach wyznaczonych dla Izraela. Ten proroczy 70 tydzień z Księgi Daniela, 9 rozdział, 27 werset, to ostatnie 7 lat historii tego świata. To okres wielkiego ucisku opisany w Księdze Objawienia od 6 do 19 rozdziału. Księga Daniela, 9 rozdział, 27 werset. Utrwali on, Antychryst, przymierze dla wielu, Izrael, przez jeden tydzień, 7 lat. Więcej na temat tego proroctwa omówiłem w moim wykładzie pod tytułem Proroctwo o 70 tygodniach. Ale gdy prorok Daniel zarysował nam tylko szkic tego okresu, to w Księdze Objawienia mamy szczegółowy opis wydarzeń, jakie muszą się stać, zanim Królestwo Boże zapanuje na ziemi. Kiedy Jezus zacznie otwierać ten zwój, za każdym razem, jak On złamie pieczęć tego zwoju, na ziemię zostanie wylany Boży sąd. Ten sąd będzie stopniowo się zwiększał w jego surowości, od otwarcia pierwszej pieczęci, poprzez trąby sądu Bożego, aż do wylania 7 czasz gniewu Bożego. Dlatego pierwszą połowę tego 7-letniego okresu, chociaż pełną wielkich i strasznych wydarzeń, nazwałem uciskiem w porównaniu do drugiej połowy, która będzie tak straszna, że nazwałem ją wielkim uciskiem. Ale równie dobrze można cały ten okres 7 lat nazwać wielkim uciskiem, bo będą to wydarzenia, jakich ludzkość nigdy przedtem nie doświadczyła. W przeszłości Bóg wiele razy wylał swój gniew, ale nigdy tak, jak w nadchodzącym wielkim ucisku. Większość teologów rozróżnia w historii ludzkości 7 okresów zwanych dyspensami. Dyspensacja jest rozpoznawalną ekonomią w Bożym planie, dzięki której Bóg testuje ludzkość. Innymi słowy, dyspensacja znaczy okres czasu działania Boga, era Jego czynności, Jego rządów nad ludzkością. Pierwsza dyspensacja nazywana jest dyspensacją niewinności i obejmuje okres pobytu Adama i Ewy w ogrodzie Eden. Księga Rodzaju, 1 rozdział, 28 werset do 3 rozdziału, 6 werset. W tej dyspensacji Bóg wydaje polecenie, warunek, aby nie jeść owocu z drzewa poznania dobra i zła.
Niestety, jak wiemy, oni zjedli zakazany owoc i wtedy nastąpił upadek ludzkości i sąd Boży w postaci przekleństwa i śmierci. Ten okres był bardzo krótki. Druga dyspensacja nazywana jest dyspensacją sumienia, która trwała od czasu wygnania Adama i Ewy z ogrodu Eden do potopu. Księga Rodzaju, 3 rozdział, 7 werset do 6 rozdziału, 7 werset. Ta dyspensacja wskazuje na to, co ludzkość czyni, gdy jest pozostawiona sama sobie i poddaje się działaniu grzesznej natury. Bóg dał jeden warunek, żeby ludzie czynili dobrze i składali krwawe ofiary ze zwierząt. Lecz pogrążona w grzechu ludzkość stała się bezbożna, nastąpił upadek i na świecie zapanowała przemoc. W rezultacie następuje sąd Boży w postaci potopu. Trzecia dyspensacja jest dyspensacją ludzkiego rządu. Księga Rodzaju, 9 rozdział do 11 rozdziału. Po potopie Bóg jeszcze raz dał warunek, żeby ludzie rozmrażali się i zapełnili ziemię. Potomkowie Noego nie napełnili ziemi, jak nakazał im Bóg, ale rozpoczęli budowę wieży Babel, która miała symbolizować ich jedność i potęgę. To jest następny upadek ludzkości. Sąd Boży to wstrzymanie budowy przez pomieszanie języków, tym samym zmuszając ludzi do wypełnienia jego nakazu do napełnienia ziemi poprzez ich rozproszenie. Czwarta dyspensacja nazywana jest dyspensacją obietnicy. Rozpoczęła się wraz z powołaniem Abrahama, a zakończyła się z wyjściem narodu żydowskiego z Egiptu. Księga Rodzaju, 12 rozdział do Księgi Wyjścia, 19 rozdział. Warunkiem było osiedlenie się Abrahama w ziemi Kanan. Upadek nastąpił, kiedy Abraham, zamiast osiedlić się w Kananie, udał się do Egiptu. Sąd Boży to późniejsza niewola w Egipcie potomków Abrahama. Piąta dyspensacja nazywana jest dyspensacją prawa. Księga Wyjścia, 20 rozdział, do Dziejów Apostolskich, 2 rozdział. Trwała od wyjścia narodu izraelskiego z Egiptu, aż po śmierć Jezusa Chrystusa. Podczas dyspensacji prawa Bóg zajmował się narodem żydowskim, wykorzystując szczególnie przymierze mojżeszowe, czyli prawo. Warunkiem było przestrzeganie prawa mojżeszowego, które wskazywało na przyjście Mesjasza. Upadek narodu izraelskiego nastąpił przez złamanie prawa, odrzucając Jezusa jako obiecanego Mesjasza. Sąd Boży to zniszczenie świątyni w 70 roku i rozproszenie Żydów po całym świecie. Szósta dyspensacja to dyspensacja Kościoła, która znajduje się w okresie łaski, obejmującym również okres ucisku. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, do Księgi Objawienia, 20 rozdział. Kościół powstał w dniu Pięćdziesiątnicy, obejmuje cały świat i dotyczy wszystkich ludzi, zarówno Żydów, jak i pogan. Ta dyspensacja Kościoła zakończy się wraz z pochwyceniem wierzących, nowonarodzonych członków Kościoła z ziemi do nieba, by przebywali z Chrystusem w niebie przez 7 lat. Warunkiem jest ufać Chrystusowi przez wiarę w Jego ofiarną śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba jako jedyny sposób naszego zbawienia. Większość ludzi niestety odrzuca Chrystusa, Jego ofiarę i Jego dar zbawienia i to stanowi następny upadek ludzkości. Nadchodzący sąd Boży to 7-letni okres ucisku, w którym wielka rzesza ludzi skorzysta z Bożej łaski, nawróci się do Boga i zostanie zbawiona.
okres wielkiego ucisku będzie również czasem nawrócenia się Izraela i oni będą podstawą obiecanego im Królestwa Bożego. Siódma dyspensacja to tysiącletnie Królestwo Boże, gdzie sam Chrystus będzie rządził na ziemi. Księga Objawienia, 20 rozdział. To królestwo będzie wypełnieniem proroctwa dla narodu żydowskiego, mówiącym o tym, że Chrystus powróci i będzie ich królem. Jedynymi ludźmi, którzy będą mogli wejść do tego królestwa, to ludzie, którzy nawrócą się w okresie łaski oraz ta część narodu izraelskiego, którzy zostaną zbawieni podczas siedmioletniego okresu prześladowań. Nikt, kto nie zostanie zbawiony przez Chrystusa, nie wejdzie do królestwa. Szatan zostanie związany na 1000 lat. Warunkiem życia w królestwie jest posłuszeństwo i wielbienie Boga. Kiedy szatan zostanie wypuszczony na krótki czas, nastąpi upadek ludzi przez ich ostatni bunt. Sąd Boży na tych, co się zbuntują, to wieczne piekło, jezioro ognia. Rozdziały 6 do 19 Księgi Objawienia opisują wydarzenia w okresie Wielkiego Ucisku, czyli okres sądu Bożego nad całą ludzkością za ich odrzucenie oferty zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Teraz pierwsze 8 wersetów z rozdziału 6 dotyczą otwarcia pierwszych 4 pieczęci zwoju, gdzie pojawi się 4 jeźdźców przynoszących Boży sąd. W książce pod tytułem Revelation, Objawienie, profesor John Walworth podaje tabelę wskazującą na miejsca wydarzeń opisanych w Księdze Objawienia. Jak widzimy, otwarcie pierwszych 4 pieczęci i tym samym rozpoczęcie się ucisku oczywiście rozgrywa się na ziemi. Wszystkie sądy Boże zawarte są w zwoju zapieczętowanym 7 pieczęciami. Ale aby otworzyć ten zwój, pieczęcie muszą zostać złamane, a za każdym razem, gdy zostanie złamana pieczęć, inny sąd przyjdzie na ziemię. Ten sąd nie przyjdzie na chrześcijan, na członków Kościoła, ponieważ Kościół Chrystusa, Jego oblubienica, jest wcześniej porwana do nieba. To właśnie porwanie Kościoła jest punktem w historii, kiedy zaczyna się sąd Boży nad ludzkością. A oto lista wydarzeń, które muszą się stać za każdym otwarciem nowej pieczęci. Biały koń, antychryst, czerwony koń, wojna, czarny koń, głód, siwy koń, śmierć i Hades, męczennicy w niebie, kosmiczne zaburzenia i 7 trąb gniewu Bożego. Tak więc apostoł Jan widzi, jak baranek zaczyna otwierać ten zwój. Aby zwój mógł być stopniowo rozwijany, każda pieczęć musi zostać złamana. I kiedy ten zwój jest rozwijany, tytuł własności ziemi, która była pod panowaniem szatana od upadku w Edenie, przechodzi w posiadanie Jezusa. Księga Objawienia, 6 rozdział, 1 werset. I ujrzałem, gdy baranek otworzył pierwszą 7 pieczęci, usłyszałem pierwsze z 4 zwierząt, mówiące jakby głosem gromu: przyjdź. Baranek to nikt inny, jak zmartwychwstały Jezus Chrystus. Jest więc jasne, że Jezus jest w niebie, otwierając te pieczęcie, które sprowadzają Boże sądy na ziemię. Jezus jest tym, który ma kwalifikacje do otwarcia tego zapieczętowanego zwoju i On jest dokładnie tym, który przynosi wszystkie te przerażające sądy na ziemię.
W momencie, kiedy Jezus otwiera pierwszą pieczęć, wtedy rozpoczyna się ucisk na ziemi. Księga Objawienia, 6 rozdział, 1 werset. I ujrzałem, gdy baranek otworzył pierwszą z 7 pieczęci, usłyszałem pierwsze z 4 zwierząt, mówiące jakby głosem gromu: przyjdź. Jak pamiętamy, wokół tronu Bożego jest 4 wysokiej rangi specjalnych aniołów, przedstawionych jako 4 różne zwierzęta. Teraz jeden z nich, w momencie gdy Jezus otwiera pieczęć, głosem gromu woła: przyjdź. I tak za każdym razem, kiedy 4 pieczęcie zostaną złamane, każdy z tych zwierząt, aniołów, powtórzy to zawołanie: przyjdź. Ci wysoko postawieni aniołowie ogłaszają te nadchodzące sądy Boże. Aniołowie nie powodują sądów. Jezus powoduje te sądy, a oni po prostu ogłaszają ich nadejście. Powtarzanie tego zawołania: przyjdź, powoduje, że w końcu ludzie zrozumieją, co się dzieje, że nadszedł wielki dzień Bożego gniewu, a któż zdoła się ostać? Księga Objawienia, 6 rozdział, 17 werset. Dzień gniewu Bożego zaczyna się od pojawienia się jeźdźcy na białym koniu. Księga Objawienia, 6 rozdział, 2 werset. I ujrzałem, oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, i dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. To jest pierwszy z 4 jeźdźców Apokalipsy. Pierwszy koń jest biały, drugi koń jest czerwony, trzeci koń jest czarny, a czwarty koń jest siwy, przypominający trupioblady kolor. Ten pierwszy sąd Boży, przedstawiony jako jeździec na białym koniu, przynosi pokój na ziemię. Co może początkowo dziwić, że coś tak dobrego jak pokój na ziemi jest sądem od Boga. Ale jak zobaczymy, to nie jest prawdziwy pokój, pomimo że biały koń symbolizuje zwycięstwo i pokój. W historii świata prawie każdy władca czy zwycięski generał jechał na białym koniu. Księga Objawienia, 6 rozdział, 2 werset. A siedzący na nim miał łuk. Ten jeździec na białym koniu jest tu przedstawiony jako trzymający łuk, ale nie ma strzał i nie strzela z tego łuku, tylko trzyma go w ręku. Następnie czytamy, że dano mu wieniec. Księga Objawienia, 6 rozdział, 2 werset. I ujrzałem, oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, i dano mu wieniec. Grecki wyraz tłumaczony na wieniec to stefanos. To wieniec laurowy, jaki otrzymywał zwycięzca na Igrzyskach Olimpijskich. Od tego greckiego wyrazu stefanos pochodzi imię Stefan, co znaczy zwycięzca. Ten pierwszy jeździec zaczyna swoją rolę jako zwycięzca i dalej osiąga zwycięstwa. Jego zwycięstwa doprowadzą do ogólnoświatowego pokoju. To, że pierwszy jeździec zaprowadzi pokój na ziemi, wynika z wersetu 4, gdzie czytamy: i wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali, i dano mu wielki miecz. Chodzi o to, że nie można odebrać ziemi pokój, jeśli najpierw nie zostanie ten pokój zaprowadzony na ziemi. Tak więc pojawia się ten pierwszy jeździec, i jest on na białym koniu z łukiem w ręku i wieńcem lub koroną na głowie,
I on zwycięsko zaczyna rozwiązywać wszystkie problemy na naszej planecie. Rozwiązuje nawet tą drażliwą kwestię na Bliskim Wschodzie, z którą nikt nie był w stanie sobie poradzić. Konflikt arabsko-izraelski. A jednak ten jeździec na białym koniu w jakiś sposób pogodzi te dwie wojujące ze sobą strony do tego stopnia, że Żydzi będą w stanie wybudować swoją świątynię w Jeruzalem, nie powodując III wojny światowej. On dokona czynu, który wydaje się być nie do rozwiązania. On zawrze traktat pokojowy z narodem izraelskim. Księga Daniela, 9 rozdział, 27 werset. Utrwali on przymierze dla wielu przez jeden tydzień. Z Księgi Daniela wiemy, że kiedy Izrael wejdzie w ten pokojowy traktat, zacznie się 7-letni okres ucisku. On przynosi pokój na świecie. On wprowadza naród izraelski w stan pokoju, w którym będą żyć w bezpieczeństwie. Księga Ezechiela, 38 rozdział, 8 werset. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz. Przy końcu lat przybędziesz do kraju, który ocalał od miecza. Jego lud zebrany jest spośród wielu narodów na góry Izraela, długo leżące odłogiem. Sprowadzony on jest z powrotem spośród wielu narodów i mieszkają oni wszyscy bezpiecznie. Chodzi o to, że ten człowiek jest tak zdolny do stworzenia traktatu pokojowego, że mieszkańcy Izraela czują się bezpiecznie. Ten jeździec na białym koniu rozwiązuje także wielki problem, jakim jest Jeruzalem dla całego świata. Księga Zachariasza, 12 rozdział, 2 i 3 werset. Oto uczynię Jeruzalem upajającą czarą dla wszystkich postronnych narodów. Na Judę również ześlę doświadczenie w czasie oblężenia Jeruzalem. W owym dniu uczynię Jeruzalem ciężkim głazem dla wszystkich ludów. Każdy, kto go spróbuje podnieść, dotkliwie się pokaleczy. Wszystkie narody się zgromadzą przeciw niemu. Prawie codziennie słyszymy wiadomości potępiające Izrael i słyszy się głosy, że Jeruzalem powinno być również stolicą Palestyńczyków. Cały świat powoli widzi te dwie sprawy, Izrael i Jeruzalem, jako przeszkodę do światowego pokoju. A ten jeździec na białym koniu naprawi to wszystko. Księga Objawienia, 6 rozdział, 2 werset. Oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk, i dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. On daje ludzkości to, czego ludzkość zawsze chciała – pokój i bezpieczeństwo. Taka jest nasza najgłębsza tęsknota – pokój i bezpieczeństwo. Każdy człowiek, wszystkie narody pragną pokoju i bezpieczeństwa. Politycy ciągle nam obiecują, że pod ich przywództwem będzie lepiej, będzie dobrobyt, będzie się nam lepiej i bezpieczniej żyło. Taka jest nasza najgłębsza tęsknota, bo tak Bóg nas stworzył. Bóg stworzył nas do dostatniego życia w pokoju i bezpieczeństwie. Problem jednak polega na tym, że Biblia mówi, że nie będzie trwałego pokoju i bezpieczeństwa, dopóki najpierw nie będzie duchowego pokoju z Bogiem. Dopóki nie będzie naszego pojednania z Bogiem przez nasze narodzenie się na nowo, to znaczy przez naszą zmianę serca za pomocą Ducha Świętego, światowy pokój jest niemożliwy. Żeby na świecie zapanował pokój, to najpierw ludzie muszą się zmienić od wewnątrz.
To jest Boże rozwiązanie problemów świata. W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale, 2 i 3 wersecie, Jezus tak powiedział Nikodemowi. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu, Rabaj, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do Niego Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jezus mówi tutaj o potrzebie wewnętrznej przemiany, zwaną nowym narodzeniem, nową naturą, narodzinami z góry, narodzinami duchowymi, co jest jedynym sposobem na uzyskanie właściwej pozycji przed Bogiem. Prawdziwy pokój na ziemi może nastąpić tylko pod panowaniem Królestwa Bożego. W tym Królestwie będą tylko tacy ludzie, którzy są odmienieni od wewnątrz. Tylko wtedy nasza najgłębsza tęsknota do dostatniego i bezpiecznego życia zostanie zrealizowana. Ale oto pojawia się ktoś, który daje ludziom to, czego chcą, nigdy nie wymagając od nich żadnej zmiany ich osobowości, zmiany ich serca, czy jakiegoś tam narodzenia się na nowo. Ten ktoś rozwiąże wszystkie problemy świata: wojny, terroryzm, ubóstwo, tak zwane globalne ocieplenie, nie stawiając najpierw żadnych wymagań do ludzi wobec ich wewnętrznej zmiany. Żadnych wymagań moralnych, żadnego mówienia o grzechu. Wszystko jest dozwolone w imię miłości i tolerancji dla ludzi. Dla wielu ludzi to będzie muzyka dla ich uszu. Ten ktoś stanie się bardzo popularny, ponieważ on obieca im zaspokojenie tej najgłębszej tęsknoty ludzkości. On obieca ludziom pokój i bezpieczeństwo. Dla wielu ludzi on objawi się jako Zbawiciel ludzkości, jako Mesjasz, jako Chrystus. Ale w rzeczywistości to jest antychryst przynoszący doczesny pokój, pseudopokój. Pokój, który będzie trwał tylko bardzo krótki okres czasu. Ten jeździec na białym koniu to nie jest Jezus Chrystus. To jest imitacja Jezusa Chrystusa. Profesor John Walworth w książce Revelation, Objawienie, porównuje proroctwa Jezusa zanotowane w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, z tym, co czytamy w 6 i 7 rozdziale Księgi Objawienia. Na pytanie uczniów o znaku końca świata, jako pierwszy znak Jezus podał przyjście fałszywego Mesjasza, fałszywego Jezusa. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, od 3 do 5 wersetu. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? Na to Jezus im odpowiedział. Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem Mesjaszem i wielu w błąd wprowadzą. Jest jeszcze drugi powód, dlaczego to nie jest Jezus Chrystus, ale Antychryst. Proszę zauważyć, że ten jeździec na białym koniu ma łuk w ręku, a na głowie wieniec, po grecku Stefanos. Kiedy Jezus powróci na ziemię, czytamy o nim, że na głowie ma wiele diademów, czyli koron, a z jego ust wychodzi ostry miecz.
Księga Objawienia, 19 rozdział, 12 i 15 werset. Oczy jego jak płomień ognia, a wiele diademów na jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz niego. A z jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody. On paście będzie rózgą żelazną i on wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmogącego Boga. Wieniec, po grecku Stefanos, to inaczej korona zwycięzcy, taką jaką otrzymywali sportowcy na olimpiadzie. Diadem to korona monarchy. Dodatkowo Jezus nigdy nie jest opisany jako posiadający łuk, ale raczej posiadający miecz wychodzący z jego ust. Tak więc ten pierwszy jeździec na białym koniu nie może być Jezusem Chrystusem. Następnym powodem, dla którego to nie jest Jezus, ale raczej Antychryst, jest oczywisty fakt, że Jezus jest w niebie i to On otwiera pieczęcie. Jezus nie może być równocześnie otwierającym pieczęcie i być zawartością tej pieczęci. Nie może być w niebie i jednocześnie przychodzić na ziemię. Jezus nie może być jednocześnie barankiem otwierającym pierwszą z siedmiu pieczęci i jeźdźcem na białym koniu. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że ten jeździec ma łuk, ale nic nie pisze tutaj, że on ma strzały. Antychryst wyruszył jako zwycięzca i osiąga swoje zwycięstwa drogą dyplomatyczną. On ma za sobą potęgę militarną, czego symbolem jest łuk, ale on go nie używa. On podbija świat przez jego słodkie obietnice o pokoju i bezpieczeństwie i niestety wiele ludzi pójdzie za nim. Dla wielu ludzi on będzie wyglądał jak Jezus, czego symbolem jest biały koń. Antychryst bowiem, jak sama nazwa wskazuje, jest nie tylko anty, czyli przeciwny Jezusowi, ale ten przedimek anty znaczy również w zastępstwie podobny do Jezusa. On będzie mówił pokojowe słowa. Będzie imitacją Jezusa. Taka jest natura działania szatana, a antychryst jest człowiekiem użytym przez szatana. Szatan jest naśladowcą Boga. On chce być Bogiem i przychodzi jako anioł światłości. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 14 werset. I nic dziwnego, sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Szatan wykorzysta pragnienie ludzkości do spokojnego i dostatniego życia, do życia w pokoju i bezpieczeństwie, naszą najgłębszą tęsknotę i podstawi fałszywego Mesjasza, fałszywego Chrystusa, antychrystusa, antychrysta. Ten antychryst ogłosi pokój i bezpieczeństwo, ale to będzie krótkotrwały pokój. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 3 werset. Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle nabrzemienną i nie ujdą. To jest następny powód, że ten pierwszy jeździec na białym koniu nie może być Jezusem. Bowiem kiedy Jezus Chrystus powróci i ustanowi swoje królestwo, nie będzie to krótkotrwały pokój. To nie będzie fałszywy pokój. To będzie pokój, który będzie trwał 1000 lat. A po 1000-letnim panowaniu Chrystusa nastąpi wieczny stan, który, jak sama nazwa wskazuje, będzie trwał wiecznie.
To właśnie głosi Księga Izajasza, 9 rozdział, 5 i 6 werset. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Analizując różnicę pomiędzy Chrystusem a jeźdźcem na białym koniu, widzimy bardzo wyraźnie, że jeździec na białym koniu to nie jest Jezus Chrystus, ale jego imitacja, fałszywy Chrystus, czyli antychryst. Antychryst ma łuk, Chrystus ma miecz. Antychryst ma wieniec, Stefanos. Chrystus ma wiele koron, diademów. Antychryst jest na ziemi. Chrystus jest w niebie. Antychryst jest treścią pieczęci. Chrystus otwiera pieczęcie. Antychryst zaprowadza krótkotrwały pokój. Chrystus zaprowadza wieczny pokój. Pozostały nam jeszcze dwie sprawy do wyjaśnienia. Pierwsza z nich jest problemem, kto daje antychrystowi ten wieniec. Apostoł Jan nie podaje nam żadnej informacji na ten temat. Jest całkiem możliwe, że to sam szatan, który kontroluje antychrysta, daje mu moc i władzę, żeby wyruszył jako zwycięzca, by jeszcze zwyciężać. Ale jeżeli zwrócimy uwagę, że z pojawieniem się antychrysta rozpoczyna się Boży gniew, że te wszystkie wydarzenia dzieją się zgodnie z planem i za pozwoleniem suwerennego Boga, to w końcowej analizie antychryst otrzymuje wieniec od Boga, żeby wykonał Boży plan. To nie powinno nas dziwić, ponieważ Bóg wiele razy używał pogan, jak na przykład babilońskiego króla Nabuchodonozora, do wykonania Bożych sądów. Fakt, że antychryst otrzymuje ten wieniec zgodnie z planem i za zgodą Boga, daje nam gwarancję, że suwerenny Bóg kontroluje te wydarzenia. A zatem to wszystko zakończy się pomyślnie, zgodnie z Bożym planem. Drugim problemem jest pytanie, czy antychryst rzeczywiście pojawi się na literalnym białym koniu. Interpretując Biblię, zawsze musimy wziąć pod uwagę kontekst, w jakim poszczególny werset występuje. W tym wypadku jeździec na białym koniu, którego zidentyfikowaliśmy jako antychrysta, jedzie w towarzystwie wojny na czerwonym koniu, głodu na czarnym koniu i śmierci na siwym koniu. Czy wojna, głód i śmierć rzeczywiście może jechać na koniu? Oczywiście, że nie. A zatem i antychryst nie przyjedzie na literalnym koniu, jak również nie będzie miał łuku czy wieńca na głowie. To wszystko są symbole tego, kim on jest i w jaki sposób osiągnie władzę. W odróżnieniu od antychrysta, kiedy zbadamy kontekst 19 rozdziału, to zobaczymy, że Jezus Chrystus przyjdzie na ziemię na rzeczywistym, literalnym białym koniu. Teraz Jezus otwiera następną, drugą pieczęć i dowiadujemy się, że następny jeździec jest na czerwonym koniu, co symbolizuje wojnę na ziemi. Księga Objawienia, 6 rozdział, 3 werset. A gdy otworzył pieczęć drugą,
usłyszałem drugie zwierzę mówiące przyjdź. Po raz drugi inny, wielkiej rangi anioł, przedstawiony jako zwierzę, woła do nadchodzącego jeźdźca przyjdź. Te wydarzenia dzieją się chronologicznie, jedne po drugim. Najpierw przychodzi Antychryst z jego krótkotrwałym pokojem, bo zaraz po nim nadchodzi czerwony koń, wojna. Proszę zauważyć, że te wszystkie sądy muszą się stać w ciągu 7 lat. Otwarcie 7 pieczęci, a potem 7 trąb i w końcu 7 czasz gniewu Bożego w ciągu 84 miesięcy to średnio co 4 miesiące nowy wyrok na ludzkość. Tak więc pokój obiecany przez Antychrysta będzie trwał tylko kilka miesięcy, zanim nastanie trzecia wojna światowa. Księga Objawienia, 6 rozdział, 4 werset. I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali, i dano mu wielki miecz. Jak więc widzimy, ten pokój ustanowiony przez Antychrysta jest tylko tymczasowy. Jest to fałszywy pokój, ponieważ problemem dla stałego pokoju jest ludzka grzeszna natura. Tylko Jezus może przynieść trwały pokój, jak widzieliśmy w Księdze Izajasza, 9 rozdział, 6 i 7 werset. A zatem pokój został zabrany ziemi, i teraz nastaje wojna. To nie jest wojna lokalna, ale wojna światowa, ponieważ czytamy, że dano mu odebrać ziemi pokój, całej ziemi. Z tych następnych słów wiemy, że ta wojna ma globalny charakter, ponieważ ludzie wzajemnie się zabijają. Nie tylko jedni przeciw drugim, jedna armia przeciw drugiej armii, jeden naród przeciwko drugiemu narodowi, ale każdy przeciw każdemu. To jest wielka wojna, wojna światowa, z ogromną liczbą ofiar, na co wskazują słowa wielki miecz. Dowodem na to, że jest to wojna światowa z ogromną liczbą ofiar, jest werset 8 tego rozdziału. Księga Objawienia, 6 rozdział, 8 werset. I ujrzałem, oto koń trupioblady, a imię siedzącego na nim śmierć i otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem. Czwarta część ludzkości ginie od wojny i następującej po niej głodzie i chorobach. Obecnie na Ziemi żyje około 8 miliardów ludzi. 1/4 z tej liczby to 2 miliardy ludzi. 2 miliardy zabitych ludzi. Takiej wojny jeszcze w historii ludzkości nie było. Jeszcze raz proszę zauważyć te słowa: dano odebrać ziemi pokój i dano mu wielki miecz. To wszystko dzieje się według Bożego planu, za Jego przyzwoleniem. Bóg całkowicie kontroluje wszystkie te wydarzenia. To jest Boży sąd. Proszę zauważyć podobieństwo wizji jeźdźca na czerwonym koniu z tym, co powiedział Jezus w kazaniu na Górze Oliwnej. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 6 i 7 werset. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu.
Tak więc to nie będzie pojedyncza wojna, ale wiele wojen na całym świecie. Globalna wojna wielu narodów i królestw. Każda wojna pociąga za sobą głód, a więc po jeźdźcu na czerwonym koniu mamy teraz czarnego konia niosącego na sobie głód. Księga Objawienia, 6 rozdział, 5 werset. A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie zwierzę mówiące: przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. Trzecia pieczęć została otwarta i następny anioł, trzecie zwierzę, ogłasza: przyjdź. I ujrzałem, a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. Apostoł Jan widzi czarnego konia, ponieważ wkrótce wydarzy się coś strasznego. Czarny okres, globalne załamanie gospodarcze, które w konsekwencji powoduje ogólnoświatowy głód. Żywność jest ograniczona i tylko niezbędna jej ilość jest wymierzana, czego symbolem jest waga w ręku tego jeźdźca. Na nasze czasy możemy powiedzieć, że żywność jest na kartki w tym okresie. Głód następuje z powodu braku żywności, a brak żywności powoduje inflację cen żywności. Jak droga jest żywność w okresie głodu, podaje nam następny werset. Księga Objawienia, 6 rozdział, 6 werset. I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech zwierząt mówiący: kwarta pszenicy za denara i 3/4 jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina. Z pośrodku czterech zwierząt apostoł Jan słyszy o panującej na świecie inflacji. W normalnych czasach starożytnego Izraela denar był wynagrodzeniem rolnika za jeden dzień pracy i za jednego denara można było kupić 10 kwart pszenicy i 30 kwart jęczmienia. W Ewangelii Mateusza czytamy o przypowieści Jezusa, gdzie właściciel winnicy umówił się z robotnikami o denara za dzień pracy. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 2 werset. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Teraz za tą samą monetę można kupić tylko 1/10 pszenicy i jęczmienia. Siła nabywcza denara zmniejszyła się dziesięciokrotnie. Jest to obrazem, że w czasie ucisku za jednego symbolicznego denara, za jeden dzień pracy można kupić tylko 1/4 pszenicy lub 3/4 mniej kalorycznego jęczmienia, co stanowi wyżywienie jednego człowieka na jeden dzień. Nakaz oszczędzenia oliwy i wina wydaje się oznaczać, że luksusowe produkty, oliwa i wino, będą nadal dostępne podczas głodu, ale podstawowe produkty będą trudno dostępne. Przez ekonomię opartą na kredytach i zadłużeniach, ten świat jest przygotowywany poprzez swój sztuczny dobrobyt na upadek, który nastąpi z pieczęcią sądu numer 3. Proszę zauważyć, że otwarcie tej trzeciej pieczęci idzie w parze z tym, co przepowiedział Jezus do swoich uczniów. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 7 werset. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Teraz czas na otwarcie czwartej pieczęci, na pojawienie się siwego,
trupio bladego konia ze śmiercią i otchłanią, czyli Hadesem. Księga Objawienia, 6 rozdział, 7 werset. A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego zwierzęcia mówiącego: przyjdź. Czwarty anioł, czwarte zwierzę stojące przy tronie Boga, przywołuje czwartego jeźdźca. Księga Objawienia, 6 rozdział, 8 werset. I ujrzałem, oto koń trupioblady, a imię siedzącego na nim śmierć i otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta. Ten trupioblady koń i siedząca na nim śmierć symbolizuje choroby, epidemie, jakie przyjdą na ziemię w wyniku wojny i głodu. Po I wojnie światowej w 1918 roku zapanowała najpierw w Europie, a potem na całym świecie grypa zwana Hiszpanką. Szacuje się, że około 500 milionów ludzi, 1/3 światowej populacji w tamtych czasach, została zarażona tym wirusem. Liczbę zgonów oszacowano na co najmniej 50 milionów na całym świecie. Popularnie uważa się, że umarli idą do nieba, lecz nie tak czytamy tutaj o tym w tym wersecie. Jeżeli ci ludzie nie należą do Chrystusa, nie narodzili się na nowo przez Ducha Bożego, to ci ludzie idą do otchłani, czyli Hadesu, i tam są ich dusze, czekając na ich wieczny sąd. To tam poszedł bogacz, czekając na ostateczny sąd, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, 22-24 werset. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza. Niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. W historii ludzkości było 7 wielkich epidemii. Plaga Justyniana od 541 do 549 roku wywołała śmierć 30 do 50 milionów ludzi. Za czasów cesarza Justyniana choroba, obecnie potwierdzona jako dżuma, dotarła do Konstantynopola, stolicy późniejszego cesarstwa wschodnio-rzymskiego, w 541 roku. Wkrótce zabijała 10 tysięcy ludzi dziennie. Była to pierwsza poważna epidemia, jaką widział starożytny świat, i szybko dotarła do Egiptu, Morza Śródziemnego, Europy Północnej i Półwyspu Arabskiego. Czarna śmierć 1334 do 1353 śmierć poniosło od 75 do 200 milionów ludzi. Druga pandemia dżumy prawdopodobnie wybuchła w północno-wschodnich Chinach, zabijając około 5 milionów ludzi. Przemieszczała się na zachód przez Indię, Syrię i Mezopotamię. W 1346 roku uderzyła w port handlowy o nazwie Kaffa na Morzu Czarnym. Statki z odpływającej Kaffy przewoziły towary handlowe, a także szczury, które niosły pchły roznoszące tę chorobę. W październiku 1347 roku 12 takich statków zacumowało w Messynie na Sycylii,
a ich kadłuby były pełne martwych i umierających marynarzy. Zanim władze portu zdały sobie sprawę z tego, co przyniosły statki, było już za późno. W ciągu następnych 5 lat czarna śmierć zabiła prawie połowę ludności Europy. Ospa Nowego Świata 1520 do 1600 roku. Śmierć 25-56 milionów. Ospa była znaną plagą w wielu częściach świata od wieków. 20-60% zakażonych w Europie zmarło. Ci, którzy przeżyli, wyszli uodpornieni na tę chorobę. Ale kiedy Europejczycy wylądowali w Ameryce, rdzenni jej mieszkańcy byli nieodporni na ospę. Statek, który wylądował w dzisiejszym Veracruz w Meksyku w kwietniu 1520 roku, miał na pokładzie zarażonego ospą afrykańskiego niewolnika. Nowy kontynent był całkowicie bezbronny. Wybuch wywołany pierwszym kontaktem był katastrofalny. 90% rdzennej ludności wymarło. Trzecia plaga 1855 do 1959. Śmierć 12 milionów. Dżuma nigdy nie zniknęła całkowicie, ale odrodziła się gwałtownie w 1855 roku. Począwszy od Yuan w Chinach, rozprzestrzeniała się na portowe miasta Guangzhou i Hongkong do 1894 roku. Statki wychodzące z tych portów zasiały rozwijające się skupiska w Bombaju, Kalkucie, Kapsztadzie i San Francisco. Do 1959 roku 12 milionów ludzi na całym świecie, połowa z nich w Indiach, umarło. Wspomniana wcześniej grypa hiszpanka, która wybuchła w 1918 roku i trwała 2 lata, zabrała 50 do 100 milionów ludzi. 5 dni po tym, jak pandemia grypy hiszpanki rozpoczęła się w Brewing Mission, odległej wiosce na Alasce, 90% jej mieszkańców nie żyło. W Filadelfii księża zbierali zwłoki w wozach konnych. W niektórych częściach Indii zniszczenia były tak całkowite, że ciała pozostawiono szakalom do zbierania. Grypa ta przybyła do Bombaju w czerwcu 1918 roku na okrętach wojskowych powracających żołnierzy z pól bitewnych I wojny światowej i do końca roku pochłonęła prawdopodobnie 19 milionów istnień ludzkich w południowej Azji. Miasto o nazwie Freetown w Liberii straciło 4% ludności w ciągu 3 tygodni. Persja, dzisiejszy Iran, mogła stracić aż 22% swoich mieszkańców. Na całym świecie zmarło od 50 do 100 milionów ludzi, zanim rosnąca odporność stępiła zagrożenie tym wirusem. HIV/AIDS 1981 rok do dzisiaj. Śmierć 27 do 48 milionów. Wirus HIV mógł po raz pierwszy przejść z szympansów na ludzi w Demokratycznej Republice Konga poprzez kontakt z krwią około 1920 roku. Rozprzestrzeniał się mniej lub bardziej niewykryty do 1981 roku, kiedy zjadliwe zapalenie płuc i rzadki rak zwany mięsakiem Kaposiego zaczęły pojawiać się wśród homoseksualistów w USA. Do końca tego roku zgłoszono 270 przypadków, z których 121 zmarło. Możliwe jednak, że w 1980 roku HIV był już na 5 kontynentach, zarażając od 100 do 300 tysięcy osób. W 1987 roku, kiedy Światowa Organizacja Zdrowia
uruchomiła globalny program walki z AIDS. Około 5 do 10 milionów ludzi na całym świecie żyło już z tym wirusem. Dzisiaj, pomimo ogromnych postępów w leczeniu, wirus ten pozostaje nieuleczalny. COVID-19, 2019 rok do dzisiaj. Śmierć 17 do 20 milionów. W Wuhan, w Chinach, pojawiła się seria niezwykłych przypadków zapalenia płuc. Na początku urzędnicy do spraw zdrowia zapewniali, że ten nowy koronawirus nie był przenoszony z człowieka na człowieka. To wszystko okazało się jednak fałszywe. Pod koniec stycznia 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła COVID-19 globalnym stanem zagrożenia zdrowia. Do marca odnotowano przypadki w 114 krajach. Do dzisiaj na całym świecie pojawiają się nowe odmiany tego wirusa. Te 7 wielkich epidemii pochłonęły prawie 500 milionów ludzi na przestrzeni 1500 lat. Teraz, w czasie ucisku, od wojny, głodu i epidemii umiera 1/4 ludzkości, czyli 2 miliardy ludzi w przeciągu kilkunastu miesięcy. Można tylko sobie wyobrazić strach, panikę i ludzką bezradność w obliczu takiej katastrofy. A to jest dopiero początkiem boleści. Dokładnie tak, jak przepowiedział Jezus prawie 2000 lat temu. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 7 i 8 werset. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to dopiero jest początkiem boleści. Otwarcie pierwszych 4 pieczęci spowodowało już tak duże zniszczenia, a przed ludzkością są jeszcze 3 pieczęcie, 7 trąb gniewu Bożego i 7 czasz gniewu Bożego. To będzie straszny okres na ziemi. Naprawdę wielki ucisk, jakiego nigdy przedtem nie było. Jakby tego było mało, ludzie są zabijani przez dzikie zwierzęta. Jako rozrywka dla Rzymian, chrześcijanie byli wrzucani do Koloseum, aby zostać pożartym przez dzikie zwierzęta. I teraz ten niegodziwy świat otrzymuje zapłatę od Boga. Spotyka ich dokładnie to samo, przez co przeszedł Kościół Chrystusa w I i II wieku. Panująca w tym czasie wojna, głód i epidemie mają wpływ również na zwierzęta i ich możliwość zdobycia pokarmu. W ich desperacji zwierzęta widzą wycieńczonych wojną i osłabionych głodem i chorobami ludzi źródło pokarmu dla nich. Ataki zwierząt na ludzi będą się potęgować, przyczyniając się do rosnącej liczby zabitych w początkowej fazie ucisku. Ludzkość zacznie podejrzewać, że te wydarzenia to nienaturalne zachowanie się zwierząt i zjawisk natury. Profesor Robert Thomas w książce Revelation od 1 do 7 rozdziału An Exegetical Commentary zauważa, jaka będzie reakcja ludzi w tym okresie wielkiego ucisku. Ludzkość w swoim buncie poprawnie analizuje kosmiczne i ziemskie zaburzenia jako część wielkiego dnia ostatecznego gniewu ze strony tego, który siedzi na tronie i baranka. Czasownik elethen, przyszedł, jest aorystycznym wskaźnikiem odnoszącym się do wcześniejszego nadejścia gniewu, a nie czegoś, co ma się wydarzyć.
ludzie widzą nadejście tego dnia co najmniej tak wcześnie, jak kosmiczne wstrząsy, które charakteryzują szóstą pieczęć. Ale po zastanowieniu prawdopodobnie rozpoznają, że obowiązywała ona już wraz ze śmiercią 1/4 populacji, ogólnoświatowym głodem i globalną wojną. Szybka sekwencja wszystkich tych wydarzeń nie mogła umknąć uwadze, ale światło ich prawdziwego wyjaśnienia nie zaświta ludzkiej świadomości, dopóki nie nadejdą poważne zjawiska szóstej pieczęci. Jeżeli Bóg pozwoli, treść pozostałych trzech pieczęci będzie tematem następnego wykładu. Zostańcie z Bogiem.